Pani Instytut Maciej-Wiśniewski, gościem Lubin 24 jest pan Michał Kielan, prezes Zagłębia Lubin. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio doszła do nas informacja, że od Ministerstwa Sportu dostaliście 10 milionów złotych na stadion górniczy. Kiedy ruszamy z budową? Chcielibyśmy ruszyć, rozpocząć inwestycje jeszcze w tym roku. Od dłuższego czasu pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji. Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać największą kwotę ze wszystkich klubów Ekstraklasy, 10 milionów złotych. Bardzo mocno przyczyni się to do rozwoju Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia Lubin. Poprzednie władze też mocno naciskały na hale sportowej. W hali przy stadionie rezygnujemy. Nie. Nasza koncepcja zakłada budowę boiska piłkarskiego dla rezerw Zagłębia Lubin, jak i dla całej Akademii, plus hala sportowa. Będzie to pełnowymiarowa hala ze sztuczną murawą. Pierwsza taka inwestycja w Polsce. Hala ma też za zadanie pracować dla całego klubu, ale również będziemy mogli organizować w niej eventy, będzie mogła na siebie zarabiać. Wcześniej zostało podpisane porozumienie ze Związkiem Pracodawców Polska. Tak, ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Tak, to porozumienie ma za zadanie ściągnąć do Zagłębia Lubin pracodawców, przedsiębiorców z Zagłębia Miedziowego. Chcemy pokazać przez współpracę ze Związkiem Pracodawców, że Zagłębie Lubin, jak i cały sport, jest najlepszym nośnikiem reklamowym. Chcemy po prostu pozyskać przez to dodatkowych sponsorów do klubu. I kolejną sprawą jest sport. No, te wyniki Zagłębia Lubin nie zadowalają. Zmiana trenera chyba nie wypadła. No z tym twierdzeniem pańskim się absolutnie nie zgodzę. Owszem, zeszła runda nie należała do najlepszych. Przez to jest spowodowana cała ta sytuacja ze zmianą sztabu szkoleniowego. Postawiliśmy na sprawdzonego trenera. Chcieliśmy, żeby drużyna miała nowy impuls do działania. I uważam, że 13 punktów uzyskanych w tej rundzie, no to nie jest jakiś super efekt, aczkolwiek daje nam to jakąś stabilizację. Uciekliśmy ze strefy spadkowej. Mam nadzieję, że dalej będziemy kroczyć tą drogą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba powiedzieć sobie, że przy tych wszystkich zawirowaniach wokół sztabu szkoleniowego, zawirowaniach wokół pierwszej drużyny, nie zboczyliśmy z kursu stawiania na młodzież, stawiania na akademię. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Premier System, jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem minut młodzieżowców. Wiemy, że to jest jedyna słuszna droga, dzięki której klub uzyska i stabilizację finansową, i sportową.